Hej, hej, moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z Grygotic 3. Moi drodzy, wczoraj byliśmy u Xardasa, tak, właśnie, w końcu u niego byliśmy i dowiedziałem się bardzo fajnych i ciekawych rzeczy. Otóż, moi drodzy, o jasny gwint. Otóż, moi drodzy... Dobra, udało mi się na ostatnią chyba chwilę. Otóż, moi drodzy, dowiedziałem się, że musimy zdobyć artefakty Adanosa. Xardas wytłumaczył nam, że trwa wojna pomiędzy Beliarem a Innosem. Jednak w tej wojnie góruje Beliar. Ale wytłumaczył nam, że możemy wybrać także trzecią ścieżkę, najprawdopodobniej ścieżkę Adanosa, która powiązana jest, moi drodzy, ze zdobyciem świętych artefaktów. Jest ich 5 ogólnie. I powiedział nam Xardas, że żeby zdobyć jakieś dodatkowe informacje, to musimy udać się do Geldern. Czekajcie, jeleń. Jakoś mnie on speszył. Musimy udać się do Geldern. Ja, moi drodzy, nie przez przypadek pominąłem Geldern. Chodzi o to, o co chodzi, że pominąłem. Jeżeli ktoś śledzi mój kanał, to wie dobrze, że najpierw wykonywałem misję w Ardei, później w Cape Dan, następnie w Monterze. Następnie z Montery udałem się do Silden, następnie do Goty, Vanguardu i Faring. Z Faring przeszedłem, moi drodzy, przez Przełęcz i dostałem się, moi drodzy, do Zimy, czyli do... Boże, jak to się Zima nazywa ogólnie? No nieważne, do Zimy ogólnie. Zdobyłem już Klan Wilka, Młota, powiedzmy, że zdobyłem, po prostu go zwiedziłem. No i tutaj, gdzie się znajduje Myrtana, czyli te tereny zielone, moi drodzy, odkryłem także dwa obozy buntowników. Teraz mi pozostało właśnie Geldern oraz Trellis. Gdy tutaj ogarnę mniej więcej wszystko, czyli to, co się będzie działo w kolejnych odcinkach, to pójdziemy, moi drodzy, do Geldern. Z Geldern do Trellis, a następnie z Trellis przejdziemy na pustynię. Tutaj mamy taką tak zwaną przełęcz, która nas będzie kierowała właśnie na Warant, czyli pustynię. No i tutaj właśnie znajduje się większość tych boskich artefaktów, moi drodzy. No, moi drodzy, tym razem zajmijmy się nagrywaniem odcinka. Ogólnie co miałem tutaj dzisiaj robić? Chciałem, moi drodzy, dostać się do klanu Ognia, dlatego że muszę zwiedzić wszystkie klany, ze względu na to, że musimy uwolnić kopalnię, w której znajduje się magiczny piec, w której ludzie wytopywają rudę. No i właśnie, moi drodzy... Jasny gwint. I właśnie, moi drodzy, ten piec jest zajęty przez orków i ja potrzebuję ludzi, którzy pomogą mi właśnie w odbiciu tej kopalni. Cholera, czemu ci orkowie leżą na ziemi? Szlak by to trafił. Ale obrywam. Wejdźmy na kawałek. Taki dosyć bezpieczny. Ładne ciosy, ładne. Dobra. Oj, dwóch kuszników mamy. O, to było piękne. Jeszcze jeden idzie, dobra, zajmijmy się nim jeszcze. Ale czemu oni tak nagle wszyscy na mnie idą na taką odległość? Bo oni są daleko oddaleni, co nie? Ja pierdzielę, ile ich? O, fuck. Oberwę. Oberywam, obrywam. Dobra, uciekamy. Na jakąś bezpieczną odległość oczywiście. Nadal na mnie idą. Cholera, nie chcą odpuścić, dziady. Obejdźmy ich może od dołu, wiecie? Dobra, i tutaj będziemy sobie walczyć. Jasny gwint.
Dobra, ja się zmiksturuję na szybkiego. Bo nie wiem, czy dam w ogóle radę z nimi. Ale ja się uczyłem przecież różnych rzeczy i ja się dziwię, dlaczego nie jestem zabójcą orków. Jeszcze tą umiejętność umiem, jestem opanowany w niej. Trzymaj się, Mora. Jasny gwint. Sporo tutaj ich jest, naprawdę. Wiem, że używam tego głupiego sposobu, ale muszę. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. Właśnie, do piachu z nim! Czy ja zginąłem? Czy ja żyję? Nie wiem właśnie, bo jakoś dziwnie mam tego życia. Ja pierdziele, ile ich jestem. Może jakiś fajny czar użyjemy, fale płomieni. Ciach. No, trochę ich dotknęło to. Dobra, szybki save. Jeżeli pozwolicie. Dobra. Zatrzymaj się, Mora! Ładnie życie potracili, co nie? Czekajmy na chwilę na dół. Dobra, jedziemy dalej. Aż ty dziadu, ale mnie sieknął. Dobra, mamy tego szybkiego save'a, więc spokojnie. Dużo nie straciliśmy. Który to jest? Ten chyba, co nie? Tak, byłem w tym głupim miejscu tutaj nawet. Tylko właśnie też nie wiem, czy po zapisie gry i po wczytaniu gry orkowie nie będą mieli całego życia. Mam nadzieję, że nie. Zaraz zobaczymy. Tylko ja nauczyłem się tego zabójcy orków i wtedy pamiętam, że gdy walczyłem z tymi orkami, to orkowie wojownicy oraz orkowie zwiadowcy nie leżeli na ziemi. Cholera, chyba całe życie mają. Jezus Maria. Ale niech se wstanie. Ale co to było znowu? Cholera, dużo tego życia tutaj oni mają, znaczy no całe, nie? Czekajcie, wezmę ten czar znowu, jeżeli pozwolicie. Tak, ale many znowu z kolei nie mam. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. Już musiałem oberwać, musiałem. Dobra. Jakoś było. Ale wszyscy nie płoną. Jakby ci orkowie jeszcze nie leżeli na ziemi. Jasny gwint. Nie wiem, czy jak zabiję tutaj. Naprawdę ich sporo. Cholera, oberwałem. Dobra, szybka miksturka. Zatrzymaj się, Mora! Zaraz, zaraz. Ale ciężka walka, naprawdę. Uch.
Dobra, kolejna miksturka. Dobra, świetnie, uciekamy na dół. Żeby było ich mniej po prostu. O, fuksem. To akurat przeszło. Dobra, na razie chyba sytuacja jest opanowana, wydaje mi się. Zapiszę grę. Głupio, że właśnie po wczytaniu gry orkowie mają właśnie mniej życia. Raczej więcej, sorry. Ale pozbieramy troszeczkę od nich tego złomu, bo ja naprawdę, jeśli chodzi o kasę, stoję krucho. A ta muzyka nadal gra. Coś mnie goni? Czekajcie, jeszcze tutaj wyżej trochę podejdę, tak sprawdzę. Tutaj orkowie są wybici. Znaczy, tutaj ich nie ma, ale tutaj są wybici. Ale muzyka nadal gra. Słyszycie sami na pewno. Bo tam jeszcze są oni. Ten coś nie chce na mnie iść, ten jeden. No ale jeden to spoko jeszcze, co nie? Dobra, idzie jeden, uwaga. Jezu, jeszcze ile ich tam jest? Ach, ten skuszy tam jest na dole. Dobra, uciekamy. Bo nie przeżyję tego. Uż ty dziadu, szybka miksturka, bo będziemy haratał tutaj. Dobra, jako taka sytuacja opanowana jak na razie. Dobra, chodźmy na tych, co są na dole. Dobra. Dobra. Pięknie. Jezu, co za grupka tych orków, ja pierdzielę. Masakra, co tu się dzieje. Nie sądziłem, że tylu tutaj ich będzie aż. Ale muzyka nadal nie przestaje grać. Czyli gdzieś tam na pewno jeszcze są. Dobra, sprawdzę dokładniej, czy wszystko zebrane. Dobra, trochę mięskiem trzeba się pożywić. Zjedzmy coś, wypijmy. Dobra, i zróbmy szybkiego save'a. W tych lasach tam na dole właśnie ich jest od groma, mi się wydaje. Zobaczcie, że tutaj już ich leży około 30 jakoś. Ale przynajmniej troszeczkę się dorobię z tych śmieci. I jeszcze są, zobaczcie. I to na pewno nie mało. Pierdziele. Ogólnie ostrzegano mnie tutaj, że tutaj znajdują się orkowie, którzy są agresywnie nastawieni do mnie. Chodź, chodź, chodź. Jezu, patrzcie, ile jeszcze ich tam jest.
Dobra, spierdzielam. Bo nieciekawie się robi. Ale jak gonią uporczywie, ja pierdzielę. Dobra, uciekamy na wyższe partie. Dobra, tutaj się uspokojmy. Cholera jasna. Pierdziele. Prawda, tych miksturek już nie mam. Tutaj ich właśnie dużo zużyłem. Ajajaj. Ale to są dziady, nie? Mają cela. Ja uciekam w linii prostej, więc może to jest ten powód. Dobra, mamy jeszcze czas, więc coś zjedzmy. Ten już ma mało życia raczej, no pewnie. Jest. Obozowisko orków w Nordmarze. I to niezłe obozowisko. Dobra, rewolucja jakby, co nie? Chodź tu, dziadło. Tego jak zabiję, będę miał doświadczenie? O, proszę bardzo, mam. I powiem wam szczerze, było ciężko naprawdę. Zaraz zobaczymy, co to za obozowisko, bo nawet do niego nie doszedłem. Tylko jeszcze tutaj parę śmieci mam do zebrania. Powiem wam, naprawdę ładne to obozowisko było. Normalnie jak rewolucja, nawet taka muzyka była po zabiciu ich wszystkich. Nieźle. Dobra, tu nic. Tutaj mniej więcej wszystko zebrane. Tutaj mamy kolejnych dwóch. Ciężkie zadanie to było naprawdę. Ale jakaś reputacja w Nordmarze wzrosła. Powiem wam, zobaczmy, ile mamy tej reputacji w zasadzie. 32. Proszę bardzo, a ja pamiętam, że jakieś tam pancerze były od reputacji 25 nawet. No i tutaj sobie pomieszkiwali te dziady. Może jakieś łóżko będzie, to się przekimam. Gdzie ja natrafiłem? Ja pierdzielę. Stara skrzynia. Jakieś skarby mają tutaj oczywiście pochowane. Gdzie my jesteśmy w ogóle tak na mapie? O Jezu, jak na prawo. Sam kraniec Nordmaru. Tam wieża Xardasa gdzieś się znajduje. No, widzicie, ile tutaj tego było? Więc bardzo ładnie, że ich tutaj rozwaliliśmy. No, ale przynajmniej będzie o jedną rzecz mniej z głowy. Ale nie wiem, ile tutaj dostałem reputacji, ale jeżeli mam 32... O cholera, to mam dosyć sporo jej.
bo pamiętam, że pancerz w ostatnim odcinku, jak kupywałem, miał 20... Znaczy, żeby go kupić, to potrzebowałem 25 reputacji. Natomiast mam już 32, więc... Więc bardzo ładnie. Więc ta misja musiała być niezła, jeśli chodzi o tą całą reputację. Oby pełzacz tu był. Jest. Jest i pełzacz. Ale wojownik. Oj, oj, w głupim momencie je mięso, wiecie? Czekajcie, zrobię szybkiego save'a, bo... Jak zginę, to się normalnie chlasnę. Nie wiem, czy to jest ciężkie. Chyba z tym walczyłem w zasadzie. Ale żuwaczki i pełzacza mi się przydadzą. O, głupi chrząszczu, zgiń. Kolejny, ja pierdzielę. No masakra, nie mogę nic zebrać. No, okej, okay, mamy żuwaczki i pełzacza. Spoko, super. To mi się właśnie przyda do misji, moi drodzy. Z tunelowym bulgotem. Dobra. Coś jeszcze tutaj będzie? Chyba już nic. Widzicie, zawsze coś doświadczenia. Złamany. Jeszcze raz. O, mamy recepturę na normalską starkę i sztabka magicznej rudy. Też fajna rzecz. Fajne rzeczy. Dobra, chrząszcza sobie porozwalamy. A jakby inaczej. To dobrze, będę mógł wytworzyć właśnie ten tunelowy bulgot, bo mi te dwie żuwaczki brakowały. Alko jagód mi się wydaje, że już mam w zupełności. No i moi drodzy, będziemy powolutku kończyć ten odcinek, bo i tak się dosyć przedłużył. Będziemy oczywiście szli do klanu ognia, jednak najpierw przejdziemy się tym terenem, bo nie wyobrażam sobie, żebym tutaj drugi raz wracał, chyba żebym zabłądził w jakiś sposób. Więc z tego miejsca się z wami bardzo żegnam gorąco. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!